Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Damian Kanclerski, prezes Miejskiego Koła Przewodników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Powoli odmraża się gospodarka, odmraża się także turystyka. No właśnie, jak po pandemii, możemy już, mam nadzieję, tak mówić, albo już pandemii, która coraz bardziej słabnie na swojej sile, wygląda ten turystyczny Wrocław? No zaczyna wyglądać coraz lepiej. Zaczyna wyglądać tak, jakbyśmy oczekiwali, mówiąc my, myślę o przewodnikach, ale o całej branży, prawda? Bo to jesteśmy tylko jednym z elementów tej takiej gęstej siatki, która żyje z turystyki i tą turystykę wspiera i kreuje też poniekąd. Oczywiście sytuacja jest cały czas rozwojowa, bardzo dynamiczna, ale ta tendencja jest wzrostowa, obserwujemy to niewątpliwie i ci wszyscy, którzy w tej turystyce biorą czynny udział, pracują, a jeszcze może gdzieś tam nie są tacy na pewno, którzy jeszcze odpoczywają, przynajmniej mentalnie, no to jednak widzimy ten ruch, zaczyna się coraz więcej tych grup pojawiać, oczywiście tutaj byśmy musieli to rozróżnicować, czyli turysta indywidualny, turysta rodzinny, grupowy, ale taki kameralny, z inicjatywy oddolnej pojawił się już dosyć szybko, jeszcze wtedy, kiedy tak naprawdę to odmrażanie nie było pełne. Ta chęć ruszenia się z domu, jednak Wrocław jest atrakcyjnym miastem. Gdzieś ten marketing, który tworzymy wspólnie z miastem, no powoduje, że jednak ludzie chcą tutaj przyjechać, a ci, którzy już byli, no to jak magnes są ściągani. Natomiast jeśli byśmy powiedzieli tutaj, pomyśleli o turystyce tej masowej, zorganizowanej, wyobrażamy sobie autokar pełen zadowolonych ludzi, to zaczyna się rzeczywiście w tej chwili, można powiedzieć, od przełomu maja i czerwca coraz dynamiczniej pojawiać. A czuć to właśnie wśród turystów, taką tęsknotę za tym podróżowaniem, za zwiedzaniem, jako pan, jako przewodnik czuje to, jako prowadza? No oczywiście, nie jesteśmy w stanie uniknąć tych trudnych rozmów, prawda, co nam pandemia zabrała, są na szczęście tacy, którzy mówią, że coś nam dała, to są indywidualne jakieś przemyślenia, uważam, że zawsze te pozytywy też trzeba wyciągać na wierzch. Natomiast jest taka generalnie jedna taka myśl, którą mogę tutaj przekazać, że ludzie planują spędzić jednak czas w kraju i to dla nas jako miasta turystycznego jest też jakąś i dla całego regionu no jakąś tam szansą do wykorzystania, bo oczywiście ten kawałek tortu, który wykroimy teraz, może rzeczywiście być później konsumowany przez wiele, wiele lat, także warto już w tej chwili myśleć na tym, żeby ten ruch turystyczny jak największy tutaj generować, jak najwięcej tych turystów ściągać, nie czekać, no bo inne miasta turystycznie atrakcyjne bardziej lub mniej również chcą być beneficjentami tego ruchu, także walczmy o tego turystę. On niewątpliwie się pojawi, bo się już pojawia. Turyści z innych miast, a także wrocławianie, oni dzisiaj chcą zwiedzać takie klasyczne miejsca we Wrocławiu, czyli rynek, pergola, to są obowiązkowe punkty na mapie każdej wycieczki, czy właśnie niekoniecznie? Szukamy czegoś nowego, czegoś, czego może jeszcze nikt nie widział? Ja bym tak troszkę zróżnicował. Jest taka grupa i wrocławian, i turystów, którzy tak naprawdę pierwszy raz mają kontakt z miastem, nawet jeśli ktoś tutaj mieszka wiele lat, w tym takim sensie stricte turystycznym, prawda? Bo oczywiście umie się po nim przemieszczać, wie jak załatwić pewne sprawy, ale nie zgłębiał z różnych tam powodów historii tego miasta. Pandemia spowodowała, że się pojawił taki głód w ogóle wychodzenia na zewnątrz. A jeśli już wychodzimy na zewnątrz, to może jesteśmy nawet żądniejsi innych informacji niż dotychczas nas satysfakcjonowały. No i stąd te standardy, o których pani mówi, oczywiście one się pojawiają. Ale ja odczuwam satysfakcję, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają ludzie, którzy tu już byli 3, 4, 5 razy i pytają mnie o rzeczy zupełnie niestandardowe, poszukują tej oferty, można powiedzieć, takiej fakultatywnej, która jest dzisiaj już bardzo mocno reprezentowana we Wrocławiu przez różne miejsca i instytucje, ale która na pierwszy rzut oka nie trafia, czy w tym pierwszym momencie nie trafia do takiego turysty, który tu przyjeżdża pierwszy czy drugi raz. Także oczywiście Stare Miasto, Rynek Magiczny, Dzielnica Czterech Wyznań, bo to jest takie miejsce, które się bardzo w tej chwili rozwija. Też je promujemy wspólnie z miastem, no dlatego, że jest bardzo magiczne, wyjątkowe, nie tylko ze względu na tą wieloreligijność, ale w ogóle na pewien taki genius loci, który tam jest, fenomen, no, który się odczuwa, a trudno zwerbalizować. Właśnie układ z wodą związany, bo Wrocław leży niesamowicie, prawda, w tej zlewni Odry i tych rzek, które tutaj wpadają, ale również widzę, że jest takie zainteresowanie właśnie jakimiś takimi może mniej popularnymi obszarami Wrocławia. Zdarzają się wycieczki, które już dokładniej penetrują Wielką Wyspę, takie, które potrafią skupić się, nawet pojechać na Oporów, zobaczyć jak wygląda dawna dzielnica profesorska. Także jest to satysfakcjonujące, że dzisiaj poza tymi standardami, właśnie Halą Stulecia i okolicami, czy Starym Miastem, no widzimy jednak to, że ta świadomość ludzi jest już inna i te oczekiwania też często właśnie takie, można powiedzieć, niszowe są. A pan w swoim rozkładzie ma jakieś
takie miejsca, które nie są tak jak oczywiste, ale warto je sprzedać turystom, którzy tutaj przyjeżdżają. Lubi je pan reklamować z jakichś względów? Oczywiście każdy, myślę, przewodnik wrocławski ma swoje pasje, jakieś miejsca szczególnie ulubione i wcale one nie muszą być tymi sztandarowymi, o których myślimy. Ja jestem wielkim pasjonatem miasta jako pewnej przestrzeni wykreowanej przez historię i przez ludzi, którzy tutaj mieszkali. Ja nie staram się zawsze odrzucać takie myślenie, że była cezura czeska, niemiecka, pruska, prawda, austro-węgierska i jest teraz Polska. Raczej staram się wyciągać wnioski i analizować, co nam te poszczególne pokolenia dały i taką przestrzenią, którą bardzo lubię, to są nekropolie wrocławskie. Tam, gdzie możemy szukać pewnych korzeni, pewnych tradycji, tam, gdzie są ci ludzie, którzy to miasto budowali przed wojną i po wojnie. No i śledząc ich biografię, chodząc nostalgicznie trochę z rozmarzeniem po tych nekropoliach, no można wyciągnąć jakiś taki generalny wniosek, że jest to miasto wielokulturowe. Takim było i myślę, że na taki kierunek rozwoju Wrocław jest skazany troszeczkę. Ale łatwo sprzedać właśnie obiekty, o których pan mówi, no bo, że tak powiem, sprzedać trochę brzydko, ale to jest kwestia, zachęcić że... do no nie dokładnie. Jest tak łatwo, chociaż generalnie ludzie, którzy podróżują, czują, że pod tym słowem nekropolia nie kryje się zwykły, przepraszam, też tak mówię kolokwialnie, no zwykły cmentarz komunalny, jednak jest coś głębszego, czyli jest pewien walor kulturowy, wysokiej jakości, dzieła tej sztuki sepulkralnej, na grobowce i tak dalej. No i jest to ta wielokulturowość, która jest symptomatyczna dla tego miasta, a niewątpliwie mamy dwa takie cmentarze, które są fenomenalne. Jeden odnoszący się do historii miasta, tej dawniejszej, czyli stary cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej, który jest oddziałem Muzeum Historycznego. No a drugi, który jest bliższy nam powinien być, dzisiejszym wrocławianom, czyli nekropolia przy ulicy Bujwida, świętego Wawrzyńca, gdzie leży no, wielka plejada wspaniałych powojennych wrocławian. A dopasowujemy atrakcje do grupy wiekowej, to znaczy co innego pokazujemy dzieciom, co innego seniorom, a jeszcze co innego całym rodzinom? Oczywiście, bo chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni. Musimy profilować. Dzieci mają percepcję bardzo wielką, ale bardzo skanalizowaną, więc z dziećmi chodzimy do wielu atrakcji, odwiedzamy takie atrakcje, które no, można powiedzieć są w pewien sposób komercyjne, ale są dla nich przygotowane. Mamy takie atrakcje miejskie, jak chociażby Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie, Hydropolis, prawda? To jest takie miejsce, gdzie interaktywne, prawda? Interaktywne, właśnie tak, animujące. Takim miejscem niewątpliwie jest Muzeum Pana Tadeusza, gdzie z założenia ludzie tak troszeczkę podchodzą z pewną dozą niepewności, a później się okazuje, że dwugodzinne spotkanie z literaturą minęło nie wiadomo kiedy i było bardzo fajnie i wesoło. Mamy mnóstwo inicjatyw prywatnych, podziemia, makietę kolejową, prawda, dużą, które też powodują, że jest to taki wypełniacz czasu, a niewątpliwie on jest bardzo potrzebny przy już wielodniowych pobytach w celu takiego rozprężenia, urozmaicenia oraz kiedy pogoda nam nie sprzyja, prawda? Tak. Natomiast, wtedy trzeba improwizować. No właśnie, trzeba troszkę improwizować i ta oferta dzisiaj tak zwana pod dachem też jest bardzo bogata i rzeczywiście ten program jest możliwy do zrealizowania w takiej wersji naprawdę bogatej, również w dni tak zwane słotne, prawda, kiedy nam nie sprzyja. Natomiast dla dorosłych troszeczkę jednak inaczej profilujemy, ale to wie pani, zależy wszystko od potrzeby, bo są ludzie, którzy rzeczywiście przyjeżdżają tutaj typowo w celach rekreacyjnych i wtedy z nimi na przykład potrafimy spędzić cały dzień w zoo, prawda, oni chodzimy, opowiadamy o zwierzętach, to jest bardzo satysfakcjonujące dla obu stron, taka wycieczka, bywamy w ogrodzie japońskim, w ogrodzie botanicznym, gdzieś tam w tych terenach zielonych, bulwarach, które nam się świetnie w tej chwili rozwijają, chociażby wzdłuż Oławy, prawda? Powiem pani, że bardzo dynamicznie rozwija się turystyka rowerowa, także infrastruktura, no i możliwości, prawda? Więc to jest. A jeżeli chodzi o turystę z zagranicy, czego on tutaj we Wrocławiu poszukuje? No to właśnie, skąd przyjeżdża? I tutaj może taka negatywna informacja, myślę, ale to oczywiście jest obarczone pewnie wielkim błędem, moje myślenie. Nie będzie za dużo takich turystów w tym roku. To jest ogólna sytuacja i trend jednak ogólny, przynajmniej europejski, nie mówię o światowym, chociaż wiem, że na przykład Azjaci w ogóle nie planują wizyt w Europie, poza jakimiś tam przypadkami jednostkowymi. Więc do nas nie będą najszybciej trafiać ci, którzy tutaj przyjeżdżali. To jest taka ciekawostka, że Wrocław jest modny w pewnych krajach. To wynika nie tylko z promocji naszej na zewnątrz, ale chociażby z wymiany studentów i uczniów. I takim mocnym udziałowcem rynku tego turystycznego z zagranicy są Hiszpanie, Portugalczycy, jest sporo Francuzów, jest sporo mieszkańców Beneluxu. Mamy wśród nas przewodników osoby, które po niderlandzku oprowadzają i to się okazuje jest język, który się bardzo dzisiaj przydaje. I co mnie osobiście cieszy, bywają coraz częściej Czesi i Niemcy, czyli nasi
najbliżsi sąsiedzi, którzy był taki czas, Czesi nie przyjeżdżali, bo taką mają mentalność, ich, dla nich turystyka to jest jakiś tam etap życia, do którego dojrzewają jako społeczeństwo, natomiast Niemcy tu bywali z powodów sentymentalnych, no ale dzisiaj już przyjeżdżają z ciekawości i myślę też również w celach no, do fajnego spędzenia czasu, takiego aktywnego, troszeczkę rozrywki, trochę tych walorów poznawczych, no i atrakcyjne miasta zawsze będzie ściągać, prawda, magiczny Jasne. Sposób ludzi. Razem z miastem organizujecie letnie spacery Wrocławia, kilka słów na ten temat. No właśnie, to jest taki fenomen, myślę, naszej współpracy z miastem, bo ta współpraca nam się dobrze układa i tutaj nie uprawiam żadnej demagogii, tylko tak rzeczywiście jest. 18-letnie spacery z przewodnikiem, fenomenalna historia, nie ma takiej drugiej w Polsce o tak bogatej tradycji. Organizujemy je wspólnie z Wydziałem Promocji i Turystyki Miasta. Zapraszam wszystkich, którzy są odbiorcami tej naszej rozmowy. Bo oferta jest bardzo szeroko ukierunkowana i do dzieci, i do osób starszych, i do osób, które oczekują zupełnie podstawowych informacji, takich właśnie jak tereny wokół Hali Stulecia, Pergola czy Wrocławskie Stare Miasto, ale również do turysty już bardzo doświadczonego, odbiorcy, który już oczekuje fakultatywnych, bardzo poważnych tematów Jasne. Specjalistycznych. Będą wycieczki w języku angielskim, w języku niemieckim, po rosyjsku, ukraińsku, także zapraszamy od połowy czerwca do końca września, każdy piątek, sobota i niedziela. Start spot Barbary, infopunkt Barbara, także zachęcam do udziału. Aktywne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Moim i Państwa gościem był Damian Kanclerski. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.